Selwety z tej strony, Corneliusz, a w tym odcinku zajmę się rozwiązaniem zadania trzeciego i czwartego ze strony 26 z zeszytu ćwiczeń do podręcznika Porta Latina Novissima. Zacznijmy od zadania trzeciego: Zamień formy podane w prezens na imperfectum oraz przetłumacz podane zdanie. Czyli naszym celem: jest zamienić formy podane w czasie teraźniejszym na czas przeszły, niedokonany i przy tym przetłumaczyć te zdania. Tak też pozwoliłem sobie wykonać pewną ściągę dla tych, co zapomnieli, jak prezentuje się czas indikativus imperfecti activi w łacinie. Powtórzę, jest to czas przeszły, niedokonany strony czynnej, czyli będziemy mieć takie zdanie jak. Sprzątałem pokój, oglądałem obrazy i tym podobne. Ale tutaj najważniejsze jest przypomnieć sobie, jak budowało się czasowniki dla poszczególnych koniugacji. Koniugacja pierwsza i druga. Przypominam, koniugacja pierwsza kończy się na końcówkę are, koniugacja druga kończy się na końcówkę ere. I jeżeli mówimy o liczbie, Pojedynczej, pierwszej osoby liczby pojedynczej w przypadku drugiej koniugacji, to przed o musi się pojawić samogłoska. E. Na przykład placeo. Placeo, placer. I teraz, jak budujemy czasownik w indikativus imperfecti activi dla pierwszej i drugiej koniugacji, od bezokolicznika odejmujemy końcówkę RE i zostaje nam temat. Do którego dodajemy odpowiednie końcówki od osoby. I będą to BAM, BAS, BAT, BAMUS, BATIS i band. W przypadku trzeciej i czwartej koniugacji sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Może zacznijmy od trzeciej koniugacji. Trzecia koniugacja to jest taka, która ma e, również końcówkę RE, tylko w przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej przed O. Pojawia nam się spółgłoska, jeżeli mówimy o czasie z Presentis Activi, na przykład lego legere i tutaj wystarczy od bezokolicznika odjąć sobie re i wtedy zostaje nam temat i do tego tematu dodajemy odpowiednio końcówkę. Jeżeli mówimy o czwartej koniugacji, to w jej przypadku od bezokolicznika odejmujemy "-re", i zostaje nam temat. Czwarta koniugacja to końcówki ire, i do tego tematu dodajemy końcówkę. I teraz, jakie te końcówki mogą być, to będzie ebam, ebas, ebat i ebamus, ebatis, ebant. Zajmijmy się pierwszym przykładem. Puella dormit. Puella oznacza po polsku dziewczyna. A dormit wywodzi się od czasownika dormio-dormire, czyli spać. Tak też tutaj zapiszę po lewej stronie. Mamy dormire, czyli spać. I teraz od naszego dormire musimy odjąć końcówkę RE. Zostaje nam dormi i dodać końcówkę charakterystyczną dla trzeciej osoby, liczby poje, pojedynczej, czyli. Ebat I wychodzi nam zdanie. Puella dormiebat. Po polsku zdanie to przetłumaczymy jako dziewczyna spała. Następne zdanie. Viri tacent. Viri to są mężczyźni, mężowie. A tacent wywodzi się od czasownika taceo tacere, czyli milczeć. Zapiszę tacere w bezokoliczniku. Taceo, tacere jest to druga koniugacja. I teraz znowu odejmujemy naszą końcówkę re i dodajemy do niej odpowiednią końcówkę. Możemy sobie podejrzeć. Mamy band, trzecia osoba liczby mnogiej, no bo mężowie, czyli viri Taceband. Viri taceband tłumaczymy na polski jako mężowie milczeli. Kolejne zdanie navigium ascendimus. Ascendimus został wyrażony w pierwszej osobie liczby mnogiej i wywodzi się od, od czasownika ascendo, ascendere czyli wejść. Ascendo, ascendere jest to koniugacja trzecia, bo jak sami możecie zauważyć, w pierwszej osobie liczby pojedynczej indikatywus presentis activi, ascendo, słyszymy przed naszym końcowym O współgłoskę, czyli D, więc będzie to trzecia koniugacja. I teraz od ascendere odejmujemy końcówkę R i dodajemy odpowiednio końcówkę. W tym wypadku będzie to ebamus, czyli ascendebamus. Na polski możemy przetłumaczyć to zdanie jako wchodziliśmy na okręt. Następne zdanie fabulam audis. Fabulam, czyli odpowiednio pod to jak zostało to wyrażone z końcówką "-am", tłumaczymy jako bajkę audis. Ozna wywodzi się od audio audire słyszać, czyli słyszysz bajkę. I teraz odpowiednio znowu sobie tutaj zamieniamy, tylko jeszcze zapiszę Audire. Od Audire odejmujemy RE i dodajemy naszą końcówkę, czyli będzie Fabulam Audiebas. Czyli słuchałeś bajkę, następnie Temoneo. T oznacza ciebie. Moneo wywodzi się od Moneo Monere, czyli ostrzegać. Jest to druga koniugacja. I od Monere odejmujemy RE. Pozostaje nam Mone. Dodajemy odpowiednio końcówkę Monebam. Czyli będzie te Monebam. Po polsku ostrzegałem Ciebie. I ostatnie zdanie w tym zadaniu. Leti sumus, czyli po polsku jesteśmy, jesteśmy weseli. Patrzymy sobie, mamy tutaj sumus, czyli musimy odpowiednio odmienić czasownik esse być w indikativus imperfecti activi, czyli podpowiadam, będzie to leti eramus. Po polsku byliśmy weseli. Dobrze, teraz przejdziemy do następnego zadania, zadania czwartego, w którym musimy zamienić formy podane w prezens na futurum. Przypomnijmy sobie na czym polegał indikatywus futuri primi activi. Był to czas przyszły niedokonany, który tak samo jak indikatywus imperfecti activi dzieliliśmy na dwie grupy końcówek, Jedna należała do pierwszej i drugiej koniugacji, druga do trzeciej i czwartej. I praktycznie no nie będę się powtarzać, jeżeli chodzi o budowanie czasownika. Zasady są takie same, jak możecie zauważyć na tablicy. Powiem tylko, jakie tutaj mamy końcówki, jeżeli chodzi o ten czas. I tak w przypadku pierwszej i drugiej koniugacji będziemy mieć końcówki. Kolejno, bo bis, bit, Bimus, bitis, bunt. A w przypadku trzeciej i czwartej koniugacji am, s, et, emus, etis i ENT. Tak też prezentuje się nasz czas indikatywu z Futuri Primi Activi i opiera się on na takich wyrażeniach jak będę sprzątać, będę oglądać, będę czytać. Ok. Mamy zdanie. Fabule nos non delektant. Jak sami możecie zauważyć, mamy non delektant, czyli nie, i teraz nie, co, nie zachwycają. Delektant wywodzi się od czasownika delecto delektare, czyli bawić, cieszyć, zachwycać. Jest to Pierwsza koniugacja. I teraz odejmujemy od niej końcówkę RE. Pozostaje nam temat delekta i musimy odpowiednio dostosować go do trzeciej osoby liczby mnogiej. W przypadku indykatywu z Futuri Primi Activi. Tak też zjedziemy sobie tym razem na dół, sprawdzimy. Mamy trzecia osoba liczby mnogiej, bunt, czyli będzie delekta więc zbudujmy całe zdanie. Fabule nos non delectabunt. Zdanie to możemy przetłumaczyć jako bajki, nie będą nas zachwycać, ponieważ nos możemy tłumaczyć zarówno jako my i nas. Kolejne. Kwit agitis. FIT na polski tłumaczymy jako dokąd. Agitis wywodzi się od czasownika ago agere trzeciej koniugacji i oznacza pędzić, kierować, działać. W tym wypadku tłumaczymy go jako pędzić, a dokładniej dokąd pędzicie. Tak też musimy odpowiednio zamienić nasz czasownik na z futuri primi activi, czyli mamy agere. Od agere odejmujemy końcówkę R. I jeszcze raz sobie może zejdziemy tutaj na dół. Patrzymy, druga osoba liczby mnogiej mamy etis, czyli do naszego agie dodajemy etis i mamy kwit agetis. Na język polski możemy to przetłumaczyć jako dokąd będziecie pędzić. Przykład trzeci. Ego laboro oznacza ja pracuję. Tak też musimy zamienić to wyrażenie na wyrażenie będę pracował. Tak też. Piszemy już sobie może tutaj ego od razu. I teraz czasownik laboro wywodzi się od laboro, laborare, pracować. Od laborare odejmujemy re i dodajemy odpowiednio końcówkę będzie laborabo. Powtórzę: będę pracował. Czwarte wyrażenie ubi estis. Po polsku: tu ma, czwarte wyrażenie ubi estis. Ubi oznacza gdzie, estis oznacza jesteście, czyli Musimy je zamienić na formę Gdzie Będziecie. I tutaj mamy do czynienia tak samo jak w przypadku szóstego przykładu zadania trzeciego, z czasownikiem ESSE być, więc już bez zbędnego przedłużania powiem po prostu, że będzie to eritis. W języku polskim, gdzie będziecie. Piąty przykład. Unde venis. Unde oznacza skąd. Venis wywodzi się od venio venire, czyli przybyć. Jest to czasownik czwartej koniugacji. Odejmujemy od niego końcówkę -re, zostaje nam veni i musimy go odpowiednio dostosować do drugiej osoby liczby pojedynczej, czyli będzie unde venis. Po polsku tłumaczymy jako skąd będziesz przybywał. Ostatnie. Tacere oportet. Tacere tłumaczymy jako milczeć. I nie będzie ono tutaj podlegać odmianie. Pozostanie ono bezokolicznikiem. Oportet zaś jest to takie dosyć skomplikowane słówko. Oznacza ono należy, wypada. Jego forma bez okoliczniku to oporterę. Tylko sprawa tutaj wygląda tak, że będzie on tak naprawdę wyłącznie działać na trzeciej osobie liczby pojedynczej w przypadku czasu indikativus presentis activi, indikativus imperfecti activi i indikativus futuri primi activi. Więc od oportere wystarczy odjąć końcówkę RE. I dodać odpowiednią dla trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przyszłym, niedokonanym. Tak też będzie tutaj oportebit, no i wszystko ze sobą ładnie połączyć. Tak więc będzie to tcerę oportebit. Co na język polski tłumaczymy jako. Co na język polski tłumaczymy jako. Będzie trzeba milczeć, albo. No nie, myślę, że będzie trzeba milczeć, będzie tutaj um, najlepszym tłumaczeniem. I to wszystko ode mnie, jeżeli chodzi o te dwa zadania. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli um, podoba Ci się moja praca i masz jakieś niepotrzebne grosze w kieszeni, to zapraszam do wsparcia mojej działalności przez statek na Tipli. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o to zadanie i że przypomniałem te podstawowe um, czasy. Czas przeszły niedokonany i czas przyszły niedokonany. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.